Dzień dobry Państwu. Nazywam się Monika Wernasiak i zapraszam Państwa dzisiaj do recenzji całej rodziny Kenzo by Kenzo, czyli zapachy z maczkiem. Cała rodzina Kenzo by Kenzo cały czas się powiększa, rozrasta. Myślę, że nie wiem czy co roku, ale zdecydowanie z 12-14 flankerów naliczyłam. A powstał ten zapach na samym początku od wody perfumowanej w 2000 roku, więc mamy tutaj 21 lat od premiery i cały czas jest jeszcze rozchwytywany i jest jeszcze zainteresowanie tymi zapachami, jednakże myślę sobie, że młodsze pokolenia go nie znają i od niego stroją. A chciałabym to zmienić, gdyż uwaga, ja tutaj w tej szóstce, którą właśnie przyniosłam, odkryłam dwa piękne zapachy, a jeden zdecydowanie ze mną zostanie na długo, 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 długo. I zaczynamy. Kenzo by Kenzo EDP. Mamy róże, mamy fiołek, mamy piżmo, mamy wanilię. Jest tutaj troszkę takiej mandarynki delikatnej, ale tylko troszkę, bo większa dawka mandarynki, cytrusów, bergamotki jest w wersji wody toaletowej. I ta wersja wody toaletowej zdecydowanie ma również taki subtelniejszy akord mimozy. Mimozy, która specyficznie pachnie i która jest taka rozpoznawalna absolutnie. Mamy również imbir, który być może właśnie jest na pewno wyczuwalny, ale podkręca tą dawkę mimozy. Więc uwaga, zdecydowanie sercem Kenzo by Kenzo jest woda toaletowa. Woda perfumowana pachnie troszkę jakby inaczej niż Signature. Do wyobrażenia sobie ta baza, taka konstrukcja właśnie Kenzo Flower by Kenzo wydaje mi się, że jest bardziej charakterystyczna w wodzie toaletowej. Tak? Dziwne. Kolejnym flankerem Kenzo by Kenzo, który właśnie Wam tutaj znalazłam i przygotowałam, jest już dużo młodsza siostrzyczka, flaszeczka na pewno z 2015 roku, zapach, który mnie po prostu oczarował. Mamy tutaj tak narkotyczny aspekt podanej róży z fiołkiem właśnie, ale kochani, mamy tutaj wanilię, mamy tutaj niesamowicie taką skonstruowaną dawkę pralin. Mamy malinę, która pachnie tak rzeźko i tak czysto, tak soczyście, jakby mogli sobie wyobrazić taką pralinę właśnie z nadzieniem waniliowo-malinowym w takiej mlecznej czekoladzie. Jest to apetyczny zapach, jest to zapach orientalny urmun. Jeśli kochacie Black Opium, jeśli kochacie La Vie Belle, jeśli kochacie Angel, to będą Wasze absolutnie klimaty. Poznajcie ten zapach, jest niebywały. Jest tutaj tak uzależniający, narkotyczny aspekt, który absolutnie i mnie zaszokował, gdyż mamy odrobinę tej bazy Flower by Kenzo, ale ona jest taka delikatna i tak jakby troszeczkę tak na marginesie, więc czując ten zapach, wiemy, że coś kiedyś gdzieś czuliśmy, ale nikt na to nie wpadnie, absolutnie nikt, że jest to jakiś flanker maczka. Więc ja polecam, ten zapach zdecydowanie zostanie na mojej półce, jest po prostu według mnie oszałamiający. Po prostu oszałamiający, narkotyczny, uzależniający, bardzo prowokacyjny, niesamowicie sexy i sensualny. Ja w to wchodzę. Kolejnym flankerem, który udało mi się zdobyć, będzie to flanker już z gruszką. Poppy Bouquet. Zapach Flower by Kenzo, myślę, że który wyszedł w 2020 roku, więc całkiem niedawno. I tutaj mamy już taką wyraźną dozę gruszki. Gruszka, która jest taka czysta i sorbetowa również, bez żadnych domieszek. Gruszka nashi, która pachnie trochę brzoskwiniowo i gruszkowo. Czyli nie jest to taka specyficzna woda typowa owocowa, tylko absolutnie owocowo-kwiatowa. Mamy jeszcze jaśmin, mamy jeszcze róża. Oczywiście róża to jest podstawą w Kenzo Maku. Mamy taką podkręconą dawkę również fiołka. No i oczywiście mnóstwo akordu, słuchajcie, drzewa, ale jakiego? Absolutnie innego niż wszędzie. I tutaj
Rzeczywiście, ja czułam to drzewo w ten sposób, że jest to jakby akord morza oliwny, taki tłusty, taki zawiesisty. Dopiero gdy doczytałam, że jest to drzewo migdałowe, to rzeczywiście można sobie to wyobrazić, że tak może pachnieć właśnie takie oleiste, mokre drzewo. Mokre to nie, oleiste, czyli takie gęste. Gęsta, oliwna struktura zapachu drzewa. Tak, dziwne. Kto tam słyszał takie rzeczy? Kolejne Kenzo, Kenzo Lumiere. Flower by Kenzo Lumiere. Zapach z dodatkowym aspektem zielonym. I ta zieleń to jest tak uderzająca, że od razu ją czujemy. Zieleń, która mi troszkę tak zahacza męsko. Troszkę z takim męskim mianownikiem. Może troszkę tutaj ten fiołek jest podany jeszcze bardziej w zielonym aspekcie. Być może ta zielona nuta zawdzięczona jest, zawdzięczamy tą zieloną nutę, zawdzięczamy liściu porzeczki. Na pewno zapach zdecydowanie jest podkręcony, zdecydowanie taki charyzmatyczny. Mamy tutaj w składzie również yangjiang, brzoskwinię, o to tak jak właśnie powiedziałam, różę bulgarską, oczywiście piżmo i bergamotkę. Zdecydowanie fantastycznie odbija się na skórze, ponawia się, ten zielony aspekt po jakimś czasie się traci, rzeczywiście on znika, ale zdecydowanie mi się ten zapach podoba, bo on taki jest lustrzany, taki jakby troszkę błyszczący, taki troszkę glamour. No, wydaje mi się, że Lumiere, rzeczywiście. I ostatni, jaki mi się udało zdobyć, kochani, to jest Kenzo Eau de Vive z fasolką tonka. I ten najmniej mi się podoba, zdecydowanie najmniej. Mamy tutaj neroli, mamy tutaj imbir, mamy tutaj w składzie również gardenie, róże, wanilię, białe piżmo, mamy wetywerię, benzoes i oczywiście właśnie fasolkę tonka. Ale jak ten zapach pachnie? Pachnie dość chemicznie i jest taki mocno, mocno dosłodzony. Taki jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, żeby tutaj brakowało jakiejś konstrukcji w zapachu i dorzucili jeszcze na koniec tą fasolkę tonka, aby było jeszcze bardziej słodko, jeszcze bardziej zuchwale i być może tak w trend, żeby się wpisywało. Zapach ten powstał w 2019 roku, więc zdecydowanie trend na fasolę tonka jest. Więc poznaliście właśnie 6 zapachów od Kenzo by Kenzo. No nie udało mi się niestety Kenzo Tag jeszcze dzisiaj znaleźć i zrecenzjować, ale wydaje mi się, że zdecydowanie już można już jakieś tam podejście do jakiegoś maczka zrobić po takiej recenzji porównawczej. Więc zachęcam do testów, jeśli już odradzam niektóre testy i zdecydowanie polecam się na przyszłość. Dziękuję pięknie Państwu i do usłyszenia.